Rok temu skończyła się atomowa wojna. Ludzie, którym udało się przeżyć, widząc nasze uniformy, okazywali obojętność, czasem pogardę. Głupcy. Kto wygrał tę wojnę? Burowie nie przychodzili. Nikt nie przychodził. Byliśmy sami z czeredą niedobitków, której mieliśmy bronić. Bronić. Trzeba ich było zebrać, zorganizować, przewieźć gdzieś w bezpieczne miejsce osłonięte od promieniotwórczych opadów. Gdzieś, gdzie mieliby szansę przeczekać, przeżyć, rozpocząć wszystko od nowa. Takie miejsce istniało. Wysoko w górach stała budowla, której kopuła izolowała od wpływów atmosfery. Trzeba było tylko nakłonić tę ogłupiałą ciżbę, by schroniła się w tym azylu. I wtedy powstał program Arka. Arka, którą wymyśliliśmy po to, by ich ratować. Od tego czasu minął rok. Chyba rok. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Borowie się nie radzą? Borowie będą górą? Komu to podłożyli? Jak zwykle. Kraftowi. Nie lubią go, no to robią mu psikusy. To nie psikusy. To wroga robota. Dostał się rozkaz, żeby znaleźć psiarzy, co to gówno podkładają. Nie jestem policjantem. Dostałeś rozkaz. Dobra. Gdzie Kraft to znalazł? Pod swymi drzwiami. Zajmę się tym. Trzeba parszywców z całą surowością. Załatwię tak, że nie będą mu już podrzucać. Już nie ma o co robić afery. Soft? No? Nieraz żałuję, że nie mamy tu policji. Ty nigdy nie zrozumiesz, co to są pryncypia. Nowy dzień, nowa radość, co? Znajdziesz czas. Żebym cię zaprowadził do mojego raju. Soft, ja się wszystkich boję. Ja tylko tobie ufam, bo ty jesteś moim przyjacielem.
Jesteś moim przyjacielem, tak? Tak. Tylko tobie powiedziałem. Nikt o nim nie wie, oni by mi zabrali. Ale jest mój, rozumiesz? Mój! Zachowcy nie stracisz. Żałujesz, to jest prawdziwy raj, zbawienie. Słuchaj, człowiek mój, mój przyjaciół. Ty jesteś moim przyjacielem, czuję to. Podzielę się z tobą rajem. Zbawię nas obu. To co? Znajdziesz trochę czasu? Nie wiem, może po południu. Teraz nie mogę. Po południu. Dziękuję ci. Dziękuję. Tylko tyle? Jutro będzie więcej. Podpisz. Chodź stąd. Musisz tak? Ja wiem, ja się wstydzę. Ale ja od dziecka byłem taki żarty. Nie umiesz skombinować. Próbowałem. Nie umiem, oszukują mnie tylko. Nie mam sprytu. Weź to. Ty tak za nic? Za nic. Dziękuję. Zostaw. Tłusty, nie mógłbyś się dowiedzieć, kto podrzuca Kraftowi ulotki? Chciałbyś go zakapować? Nie. No to po co ci to? Mam interes. Nie wiem, ale mogę się popytać. Znajdę cię. Słuchaj, czy ty będziesz miał może jeszcze jutro takie zbywające suchary? Dam ci! A jakbyś miał przez kilka dni, to ja na pewno bym się dowiedział. Wasze dziś, jutro zależy tylko od was samych. Arka nie istnieje. Arka nie istnieje i nigdy nie przybędzie. Nie wierzcie plotkom, gusłom i zabobonom. Wasze dziś, jutro zależy tylko od was. Arka nie istnieje. Arka nie istnieje i nigdy nie przybędzie. Nie wierzcie plotkom, gusłom i zabobonom. Wasze dziś, jutro zależy tylko od was. Arka nie istnieje. Arka nie istnieje i nigdy nie przybędzie. Nie wierzcie w plotkę, kłusą i zagorzoną. Wasze dzieci z jutro zależy tylko od nas. Arka nie istnieje. Po co pan sprawdza? Tak trzeba. Czy te same co zawsze? Dla pana to wszystko jedno. A moja produkcja na poziomie musi być święte rzeczy. Przynieś pan raz, wszystko na raz. Teraz sprawdzę. Wołowina w sosie własnym. Boczek z pire i szparaty. Dobrze pracuje, nie? Widzisz pan? To z pańskich sztućców. Dobre srebro. Tak musi być na poziomie, bo to panie symbol. Teraz ludziom tylko to zostało.
Chcesz pan kupić cebuli? Gdzie i za ile? Stań pan koło drugiej przy dystrybutorze. No taki gówniarz, on sam pana znajdzie. Na jedną cebulę panu starczy. Po tym się policzymy. Tym mam płacić? To lepsze niż pieniądze. Pieniądze papierkowe drą się łatwo, a to święta rzecz. Dziękuję. Tam nie ma za co. Dla mnie ważne, że na dobry cel robię. Na Arkę pracuję. Na świętość. Wasze dziś, jutro zależy tylko od was. Arka przyjdziesz z forsą, będziesz królem. Za co? Za tę twoją dziewczynę. Świetna jest na swój zawód. Nie złość się. Nie masz forsy? Wstydnica się. Szmal jest podstawą i fundamentem. Szmal to cudowne lekarstwo. Daj mi kogo chcesz. Nie bój się choćby najbardziej zwariowanego i pokaż mu forsę. Od razu się wyleczy. Stanie się normalny. Przerażająco normalny. I sprzeda ci wszystko, nawet twoje miejsce w Arce. Widzisz, takie to świrusy, nie wiem. Chcesz? Kupię ci tę twoją panienkę. Chcesz? Chodźmy na całą noc. Tylko dla ciebie. Za nic, za frajer, z przyjaźni. Rozumiesz, z przyjaźni. Ty, przyjemnie było? Miło było? No. No. No to spieprzy mi. To dla ciebie. Tak za nic? Chcę, żebyśmy stąd poszli. Teraz już? Tak. No ale jestem tu potrzebna. Komu? No takim jak ty. Zresztą dokąd mielibyśmy pójść? Do mnie. No ale za tę puszkę możesz mnie mieć tutaj zaraz, nie chcesz? Nie. Wy sprzedajecie swoje mózgi, a sprzedaj tylko swoje ciało. Daje trochę radości. Kto z nas jest gorszy? Chodź stąd. Jak przybędzie Arka i nas weźmie, to będę tylko dla ciebie. Kocham cię. Ja też cię kocham. Zresztą to jedyne, co umiem robić i lubię.
Co jest? Dowiedziałeś się, kto porzuca Kraftowi ulotki? Masz konserwę? No. A konserwa? Klękaj. Szczekaj. Co ty właściwie robisz? Robię to, co mi każą, bo co? Ciekawi mnie. Tak po prostu? Tak, po prostu. Przyklejam tę zasraną szybkę. Jeśli szybka odpadnie, to znaczy, że pęknięcie powiększyło się. Jest to tak samo bezsensowne zajęcie jak twoje łażenie i uszczęśliwianie ludzi. No ale to chyba ważne wiedzieć, czy mury, w których jesteśmy, pękają, czy nie. Bardzo ważne. Ale ja i bez tych szybek wiem, że pękają. Nie wiecie, co z nami zrobić i wymyślacie bezsensowne zajęcia. Tu wszystko pęka. To widać gołym okiem. Nieraz w nocy słyszę te trzaski. Wszyscy je słyszą. Powiedz, czy to prawda, że jeśli runie ta kopuła, to tam na zewnątrz czeka nas tylko śmierć? Słuchaj, ja właściwie do ciebie w innej sprawie. Odszedł się! Po co podrzucasz Kraftowi ulotki? Tylko takie masz zmartwienia? Z twoich dowcipów robi się polityczna afera. Zrozum, pacanie. Ja mu podrzucam te bzdury o burach. Z troski o niego, o Krafta. Tutaj, gdy zabrakło burów, stracił jedyny cel w życiu, rozumiesz? Marniał z dnia na dzień. Wtedy zacząłem mu podrzucać tylko ulotki. Zobacz. Nagle ożył. Wyzdrowiał. On znowu walczy z burami. Ty tak z czułości? Do Krafta? Gówno czułość. Kraft jest kawał drania i kretyn, ale dobrze gra w szachy. Gdyby umarł, straciłbym partnera. Słuchaj, no to podrzucaj mu te ulotki, tylko rób to sprytniej. Jak sprytniej? Napisz na przykład, że żona Krafta przeżyła, wzięła azyl, jest u burów i się puszcza. To on się będzie wstydził pokazywać. Ty! Jak ta kopuła trzaśnie, to ty ciągle będziesz łaził za nami? Thank you.
Ja. Ile? Jedną. Jedna za 6, a Rejek albo 2 za 10. No ale ja chcę jedną. Nie tutaj. Cymbale. Szóstka. No ja mam tylko 5 arek. No to kit. Ma być 6. Czekaj. Z tego to se możesz. Medal zrobić. No jakże, przecież tu jest więcej srebra niż w paru arkach. Na arce? Jak już na niej będziemy, to tam się płaci tylko arkami. No to ja nie mam więcej. Masz. Daję ci, bo mi cię żal. Palancie. Cześć. Mogłeś zapukać. Potrzebują ciebie. Kto? Jakaś maszyna stabilizująca kopułę? Rozwala się. A nikt z naszych się na tym nie zna. Potrzeba specjalisty, by naprawić. Znaleziono wśród tych z dołu przewierańców takiego inżyniera. Umiałby. Ale jest taki jak reszta. Świrus. To co mam z nim zrobić? Masz go przekonać tak psychologicznie. Podejściem. Tak jak ty to potrafisz. Musisz mu obiecać. Jak teraz naprawi ten szmelc na arce, będzie dostawał to rano. Lody, cebulę i panienkę do łóżka. Kiedy pana ujrzałem, miałem uczucie, że skądś pana znam. Byłem jednym z tych mesjaszy, którzy chodzili między wami, obiecując ocalenie tym, którzy przybędą tutaj. Arkę. Ach, co? Wtedy wyglądał pan na bardziej nawiedzonego. Ma tropina w oczach, parę stereotypowych gestów, sposób artykulacji. Tego się można wyuczyć. A poza tym, ten, kto robi atrakcyjne obietnice, zawsze wydaje się uduchowiony. To zwiastowanie z arką, tak? To był bardzo dobry pomysł. Wszystkie racjonalne, oficjalne sposoby działania okazały się nieskuteczne. Pozostawało tylko jedno odwołanie się do mitu, wiary, manipulacja. Panu się to wydaje niemoralne? Nie znam się na moralności. Tam, skąd żeście przyszli, nie ma już żywych. Kiedy ja nie mam do pana pretensji. Jestem nawet wdzięczny za wizję arki. Chyba nie chce pan powiedzieć, że wierzy pan w przybycie arki. Nie, arki nie ma. Ale może być. W tym jest jej wielkość. Pan drwi. Nie.
Nie, nie. Pustkę trzeba zapełnić. Czemu? Czemu nie miałbym wierzyć? Arka to coś miłego. To sensowne, funkcjonalne. Coś, co przyjdzie i weźmie mnie. Powiedzmy, że ta wiara zaspokaja moje tęsknoty. Wierzy pan w absurd, mając świadomość, że okłamuje pan sam siebie? Jest mi tam dobrze. Wśród tego tłumu czekających. To miasto odgrodzone jest od reszty świata kopułą. Pan wie, co jest na zewnątrz? Duże radioaktywne lodowisko. Prawdopodobnie. Kopuła stabilizowana jest elektronicznie. Pan jest inżynierem i pan się zna na tych urządzeniach. Możliwe. I wie pan, że coś mi się psuje? Tak, mówiono mi. To twoim obowiązkiem wobec wszystkich żyjących tu ludzi jest spróbować naprawić mechanizm kopuły, która odgradza nas od tego piekła. Jeżeli jest nam sądzone piekło, to po cóż odgradzać się kopułą? Walczysz o swoje życie. Bijesz się co dzień o te trochę jedzenia. To z przyzwyczajenia. Dziwne, co? Pan się wygłupia. Naprawa tych urządzeń to pański moralny obowiązek. Aha, czekałem na to. Wie pan, moralność to słowo wytrych. Pasuje do wszystkich drzwi. Także do tych, za którymi są niemoralne intencje. Słowo kobenda jak baczność. Jeśli kopuła się rozpadnie, to ty będziesz winien śmierci nas wszystkich. Pan mówi, jakby od śmierci można było uciec. Pan jest w błędzie. Godząc się, brałbym odpowiedzialność za nasze życie. A to byłoby, jakby to powiedzieć, kurwa nieskromne. Też bym tak chciał. Dlaczego? Przez ciebie, głupi, nie mogę spać. Przecież jestem cicho. Tak, ale jak tu stoisz, a te wyjce wyją, to czuję się tak, jakbyś to ty mi wrzeszczał w ucho. A co? Beze mnie te głośniki by ci nie przeszkadzały, co? Nie, i stąd, głupi, chcę spać. Masz. Ale pozwól mi tu jeszcze trochę zostać. Ty jesteś naprawdę głupi. Mały chłopiec, który chce, żeby go zabrała Arka, powinien powiedzieć dziękuję. W nosie mam Arkę. Nie wierzysz w Arkę? Wierzę w szprotki, głupcze. Ale jeżeli tak ciągle krzyczycie, że Arki nie ma, to znaczy, że na pewno jest. Jak myślisz? Ona przyleci? Arka nie istnieje. To dlaczego jej nie zbudujesz, głupi? Jeżeli jej naprawdę nie ma, to przecież możemy ją zrobić. Przyjechałeś?
przecież nawet w tym zwariowanym piekle moglibyśmy żyć spokojnie. Schować się. Ale przed czym? Przecież to wszystko jest tylko tymczasowe, dopóki nie przyjedzie Arka, nie? Chcę cię ratować. Ale dlaczego mnie? To przecież ty potrzebujesz pomocy, to ty jesteś nieszczęśliwy. No zobacz, gdzie ty mnie przyprowadziłeś, jak tu jest beznadziejnie pusto. No zobacz, no. No ale tu możemy być sami. Ale po co? Ja nienawidzę być cała, nie cierpię. Boję się pustki. Słuchaj, ja chciałabym mieć dziecko, może być z tobą. Chcesz? Teraz dziecko? No to znaczy nie teraz, tylko jak przyjedzie Arka, nie rozumiesz? Żeby mieć dziecko, trzeba mieć bardzo dużo pieniędzy, a ja nazbierałam strasznie dużo tych nowych Arek. Nie chcesz? Szalone. Ach, jak ja nienawidzę pustki, nienawidzę. Chcesz iść do mnie? No chodź. On jest milionerem, słuchaj. Przywieźli go tutaj w Lekty, te razem z żoną jak króla. A potem postanowił, jak zobaczył, że Arka nie przyleciała, postanowił wybudować te dziuple i uparł się, żeby była z drewna, wiesz? Płacił miliony za każdą deskę. A jak mu już to wybudowali, to wlazł tam i w ogóle stamtąd nie wychyla nosa, wiesz? On stracił na tym fortunę. Boisz się? No chodź. Ja tam u nich wynajmuję pokój. Chodź. To on? No piękny nie jest. Ale sprawia wrażenie mężczyzny. Podoba ci się? Ma w sobie coś zrokliwości głupca. A czemu pan taki sztywny? Nie. Pan zna się na technice, ja to czuję. Poradzi pan słabej kobiecie, czy tak? Tak. A więc dobrze, taka Arka. Niech pan powie, jak przyleci to, potem odleci, tak? Tak. A potem poleci w kosmos, a tam nie ma przyciągania, więc wszyscy fruwają. A jak ktoś nie chce poobtłukiwać, to musi się przywiązać. A jeżeli ktoś nie chce być stale przywiązany, to zaczyna fruwać i może się poobtłukiwać, czy tak? Może. Świetnie, cudownie to wszystko wymyśliłam. Niech pan sprawdzi, czy dobrze to jest uszyte. Ale po co? Ty tumanie. Przecież kiedy tam w górze będziemy wszyscy fruwać bez ciężkości, to tym wyłożę ściany naszej kajuty w Arce. Przecież ja nie mogę narażać mnie i mojego męża na obtłuczenia. Ostatecznie jesteśmy na to jeszcze zbyt bogaci. No więc jak? Czy dobrze to zrobiłam? Z całą pewnością, tak. Dobrze. To mi ulżyło. A ty taki słodziutki blondasek, słodki. Taki ładny, no. Idź tam, idź. Ja czekam na ciebie, no. Idź. No co jest, panienki, no co jest? Śpiewać! Przyniosłeś mi gołębia? Nie. Na nikim nie można polegać. Ale po co panu gołąb? Żeby było według opisu. Podoba ci się moja Arka? A, to jest Arka. A co? Nie czujesz, że płyniemy? Jak zaczną opadać wody, muszę mieć gołębia. Po co? Żeby było jak w opisie. Gołąb wskaże mi koniec potopu. Wszystko musi być jak w opisie. Rozumiesz, to wypróbowane musi się sprawdzić. Zobacz, co mi przynieśli. Co to jest? Kruk. Kruk! Dureń jesteś!
kruk. To kukla, wypchane truchlo. Powiedz, czy ty choć raz w życiu miałeś objawienie? Nie. No tak też myślałem. Tobie nic nie może się objawić z twoim sposobem myślenia. A czy ty przynajmniej jesteś jurny? Proszę? Jurny! No czy z męskością nie masz kłopotów? Nie. To dobrze. Przydasz mi się. Bardzo mi się przydasz. Zaadoptuję cię. Potrzebuję synów. Ham, Sam i no. Ach, jakie to cudowne oglądać, jak wszystko się dookoła spełnia. Nie bój się, on jest nieszkodliwy, chodź. Podoba ci się? No. To szczęście, że oni wynajęli mi ten pokój. I to wiesz, że prawie za darmo. Wiesz co? Jego żona mówi, że ja wnoszę tu trochę życia. Oni są trochę dziwni, ale mnie to w ogóle nie przeszkadza. Ja już się do tego przyzwyczaiłam. No powiedz, że ci się u mnie podoba. Co one tam robią? Nie wiesz, ćwiczą. Kiedy przyleci Arka, to zrobi się straszny tłok przy wejściu i nie będą chcieli wszystkich wpuścić. No więc myśmy wykombinowały z koleżankami, chodź na to, słuchaj. Wykombinowałyśmy z koleżankami, że przecież jak przyleci Arka, to będą ją musieli czymś przywiązać do ziemi, no prawda? No jakimiś linami czy czymś. I wtedy my chcemy się dostać na Arkę po tych linach, rozumiesz? No ja wiem, że to jest niehonorowe, ale przecież chodzi o to, żeby tam wejść do środka, prawda? No i dlatego one ćwiczą. A poza tym to przecież bardzo przyjemnie tak chodzić w powietrzu. Wiesz, że ja też muszę się uczyć? Strasznie tu ciepło, nie? U tych milionerów. Ty wiesz co? Oni mi powiedzieli, że oni są do tego przyzwyczajeni. Powiedzieli, że nawet gdyby jutro był koniec świata, to u nich zawsze będzie ciepło, dlatego że oni są bogaci. Czy myślisz, że kiedyś będziemy bogaci? Dlaczego ty mi nigdy nie mówisz po imieniu? Nie wiem, co ono znaczy. Ga? To była kiedyś taka bardzo droga wódka dla bogatych, nie wiesz? Na co ty czekasz, głupi? Oh.
Uspokój się. Zobacz. Zobacz tam. Widzisz? Widzę. Co to jest? Ona się wznosi i ulatuje. Taka piękna, cała biała. Ze złoconymi brzegami. Co ulatuje? Arka. Zostawili mnie. Odlecieli bez mnie, rozumiesz? Nie chcieli mnie. Dlaczego? Za co? Za co? Widzisz ją? Tak. Odlatuje. Już odleciała. Gdzie ty się szlajasz? Wypełniam obowiązki. Kraftowi nie będą już podrzucać ulotek. Załatwiłem to. Potem rozmawiałem z tym inżynierem. Chodziłem trochę wśród świrusów na dole. Zwyczajne służbowe sprawy. Zastaw świrusów. Już nie jest zabawa w ratowanie ludzkości. Tu chodzi o nasz tyłek. Miałeś umotywować tego inżyniera, żeby naprawił mechanizm kopuły. Bo tą zasraną kopułą jesteśmy wszyscy. Jeśli ona się rozleci, to znaczy, że umrą nie tylko oni, ale także my. Ty i ja! Po prostu z całą świadomością konsekwencji odmówił. Tu nie ma miejsca na humanistyczne bzdury! On jest jedynym facetem, który potrafi zreparować stabilizator kopuły. Ty jesteś specjalistą od perswazji. I wreszcie cię dupa! Przypomniałeś mu chociaż, że na zewnątrz jest minus 30 stopni promieniowanie, mogący wykończyć każdego w ciągu paru godzin? No jego odmowa ma w sobie coś ze świadomego samobójstwa i ja go chyba rozumiem. A tobie co? Za ciasno w tym mundurze. Możesz iść do nich i zdychać razem z nimi, ale najpierw zmusisz go, żeby zrobił to, co trzeba. Ty nie to, ty. Ale on uważa, że jego decyzja jest zgodna z wiarą tych 2000 ludzi, którzy to przeszli. Jaka decyzja? Jaka wiara? No jak to jaka? Ucieczka w mit, ucieczka od rzeczywistości, no Arka. Teraz żywych jest nie więcej niż 850. Reszta umarła. Z zimna, brudu, niedożywienia, bo nikomu z nich nie przyjdzie nawet do głowy, żeby spuścić w sraczu wodę po sobie. Jeśli ten palan nie zmieni swoich przekonań, jeśli wy wszyscy nie zmienicie swojej wiary, za parę tygodni wszyscy będziemy martwi. Trzeba wykorzystać wiarę w Arkę do naszych celów. Mam się ogłosić kapłanem i rozdawać opium? Trzeba im podsunąć coś, co zaakceptują. Coś nieoficjalnego. Coś, co mogłoby ich zmobilizować, wyrwać z letargu. A może właśnie wtedy zaczęliby po sobie spuszczać wodę w ubikacjach. A jak wyobrażasz to sobie w szczegółach? Tego nie wiem. Na to trzeba czasu. To spierdalaj. Spierdalaj! Idziemy budować cudowną Arkę! Ha! Zrobię konspiracyjną Arkę! Spierdalaj! Zrobię konspiracyjną Arkę! W burach jest dużo zbiorowych opracowań. Geopolityka burów. Prawdziwe oblicze burodemokracji. To wszystko jest o burach? No, oczywiście.
A reszta książek? Było polecenie, żeby zostawić tylko o burach i wszystko o burach jest zostawione zgodnie z poleceniem. Po co komu te bzdury? Tylko nie bzdury! To są cenne, dowiedzione prawdy, które mają zostać dla przyszłych pokoleń, żeby pamiętały, kto to wszystko rozpętał, tą atomową poszokę, żeby naszym wnukom odsłonić prawdziwe oblicze burskiej prowokacji. Rozumiem. No i gdzie jest reszta książek? Burowie podsłuchują. Tu nie ma buru. A ulotki? Niech kto podkłada. Był jeden bur, ale go wytropiłem. I co? Zastrzeliłem. Jak psa. A to świetnie. Trzeba było zrobić publiczną egzekucję. Dla przykładu. Nie mogłem, bronił się. Strzelanina dostał 5 kul. Trup na miejscu. Jesteś bohaterem. Wystąpiło znaczenie. Możesz mi powiedzieć, gdzieście schowali książki? Jeśli. Słuchaj, ja szukam Biblii. W Biblii jest coś o burach? No nie wiem. A to po co ci Biblia? No takie kawałki o potopie Arce. Nie ma. Było sklasyfikowane jako beletrystyka. Jeśli. Ty tu po co? Szukam czegoś. Mogę ci sprzedać. Zostawiłem co lepsze kawałki. Patrz, czego innego nie masz? Kupuj póki jest. Podobno nic już nie zostało. Żadnej makulatury, nic. Co ja teraz będę mieli? Słuchaj, ja szukam Biblii. Okładka ładna, twarda. Prawdziwa skóra. Szkoda było do gara, to zostawiłem. Wiesz. No ale, gdzie środek? Po co? Kartki utytułane były. Najważniejsza jest okładka. Dam ci białego papieru, włożysz do środka i jak postawisz na półce, to nikt nie pozna. Po co wy niszczycie te książki? Ja nie niszczę. Ja mielę. Mielona celuloza? To znakomity wypełniacz. Lekko strawny. Jak myślisz, czym się teraz będzie skarmiać te czeredy? Salot! Spóźniłeś się, co się stało? Czekałem tyle godzin, od popołudnia, jak mi przyzywałeś. Obiecałeś mi, pamiętasz? No przecież jesteś moim przyjacielem. Przepraszam cię. To co? Pójdziemy teraz zobaczyć mój raj, tak? Zobacz. Sam to wymalowałem. Sam to wymalowałem. Oni boją się prądu. Podglądają w szarze. Chcieliby się dostać do mojego raju. Ale kto? Wszyscy. Wszyscy. Załóż to.
Szwajcarski patent. Zuchalt. Jesteś pierwszym i jedynym, kogo tam wpuszczę. A wiesz dlaczego? Nie. Bo ci tak jakoś z oczu patrzy, ty mordo. Bo mogę ci ufać, mogę ci ufać. Tak. Chodź. Uwaga teraz! No? No i co? Wspaniale, co? Zatkało. Przyznaj się, co? Tego się pewnie nie spodziewałeś. Hmm? Ale po co to? To nasze zbawienie. Nie rozumiem. Nie rozumiesz? Nie rozumiesz? A co będzie, jeśli kopuła pęknie, zanim przybędzie Arka? Hmm? A pęknie, pęknie na pewno. Pęknie, Sof, co? Tak szczerze. Pęknie. A wtedy już tylko mróz i trupy. To pomyśl teraz. Kopuła już pękła, a Arki jeszcze nie ma. Wszyscy zamarzają. To gdzie się schronić? Gdzie przeczekać? No gdzie? Nie wiem. W lodówce, tumanie. Lodówka temperaturę trzyma. No tak jest zrobiona, żeby temperatura nie uchodziła, rozumiesz? Takie są lodówki. Oni tam zamarzają, mamy smyrk do lodówki i zakluczymy się. I teraz tak. Prądu nie będzie, to lodóweczka się rozmrozi i ociepli. Oni tam już dawno sztywni, a my... Proszę bardzo. Drinki, cygara. I tylko sobie siedzimy. I czekamy. Aż do pewnego dnia, pupu. A kto tam? A tu Arka po nas przyleciała. Rozumiesz ideę? Tak, rozumiem. Żarcie. Zobacz. Żarcie, cały czas oszczędzałem. Cały czas oszczędzałem i tu znosiłem. Wszystko tu urządzałem, wszystko przyozdabiałem, no. Napracowałem się potem. Ale za to teraz pięknie jest, co? Tak. Widzisz. Ale to jeszcze nie wszystko. Uważaj teraz. Kochane dupeczki. Zamroziłem. Na Arce mi odmrożą. Na pewno mi odmrożą, co? No przecież na Arce wszystko potrafią. A co ty się tak zmartwiłeś? Jaki zmartwiony, nie martw się. Jedna będzie dla ciebie, druga dla mnie. Ciup, 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 ciup. Mamy początek nowej cywilizacji. Wszystko przemyślałem, co? Jesteś mi wdzięczny? Teraz tutaj tu szambo. Żygać się chcę. Wiele tylko doczekać Arki. Ten ołtarzyk też sam zrobiłem. Na intencji Arki. Żeby na pewno nas zabrała. Uratujemy się. Mamusiu. Uratujemy się, mamusiu. Arko świetlista. Wybaw nas. Arko wyczekiwana. Wybaw nas. Arko wszelkiej nadziei. Wybaw nas. Radości naszej. Wybaw nas. Arko szczęśliwości wiecznej. Wybaw nas. Arko ukojonego serca.
chyba w nas. Arko Świetlista, przybądź. Arko Świetlista. Sens tego wyszukiwania trupów? Wszyscy jak tu leżą i tak umrą. A czy oznaczę trupy teraz czy potem? Co za różnica? Przecież i tak nikt nie wywozi ciał. Po co tam? Błazenada. Może dla statystyki? Cyfry? Ładna rzecz. Ja mam czas na to tracić. Mogłem zamiast tego doktorat skończyć. Pan wie, jakie mam wspaniałe pole do badań tutaj? Taką ideę miałem, że jak się stłoczy zbyt wielu osobników na małej przestrzeni, to zbiorowość ulega degeneracji. To już na szczurach udowodniono. A tutaj takie wspaniałe pole do badań. Zresztą, pal diabli. Doktorat, ale to poczucie absurdu. Bezsens tego, co robię. Ścierwa! Ten gość, którego pan szuka, powinien gdzieś tu być. Ma pan szczęście, jeszcze żyje. Chce pan go poleczyć? Czerwone, żółte, wszystko jedno. To i tak tylko na pociechę. Jakby umarł, zaraz może mu pan to przylepić. Zależy panu na nim? Trochę. Ja i tak nic nie pomogę, ale jakby co, niech pan krzyknie do mnie. Daleko nie odejdę. Chcę panu pomóc. Co pan powie? Chcę wyciągnąć pana stąd. Mnie tu jest dobrze. Ale pan potrzebuje opieki. A czy pomyślał pan kiedyś, czemu się tak tłoczymy na tych paru korytarzach? Może tak w kupie jest wam cieplej. Ja naprawdę potrzebuję pana. Chcę zbudować arkę. Tak? No to niech się pan kładzie tu, tu obok mnie. Pańska arka ma pływać czy latać? Chodzi o cel, żeby wyrwać nas wszystkich z odrętwienia. O, ciekawie pan to wymyślił. To co? Pomoże mi pan? Nie. Dlaczego? Bo jest już za późno na pańską arkę. Ja cały czas nabierałem pana. Jestem jednym z konstruktorów tego miasta i wiem, że kopuła musi runąć. Była obliczona tylko na rok. Żadne naprawy nie pomogą. Po prostu pęknie. Puch i
będzie smutny. Nareszcie niczego pan nie musi. Chcę żyć. To? W tym mieście został zbudowany hangar. Nie mam planów, ale pan musi je odnaleźć. Bo skoro jest hangar, to w środku powinien być samolot. Prawdziwa latająca arka. Pójdzie pan ze mną? Oho, mam małą prośbę do ciebie. Gdybyś przechodził tędy, a ja bym już nie żył, to nie pozwól, by mi przyklejono nalepkę. Nie lubię numerów, etykietek. A poza tym chciałbym być przy tym, kiedy pęknie kopuła i widzieć to, chociażby jako trup. Mam skłonność do patosu, rozumiesz? Wstawaj! Słuchaj, w tym mieście jest podobno jakiś hangar. Hangar! Wszyscy jesteśmy w tym samym zaprzonym hangarze. Ale hangar taki z samolotami, rozumiesz? Całe skadry, tabuny. Zbombardujemy burów samolotami, Sof, przygotujesz kamikadze? Do ostatniego... Gdzie są plany miasta? Wszystkie plany schować przed burami. Spalić! Okaż plany miasta! Powinieneś! Po cholera ci, kurwa, te plany! Hangar! Samolot! Ty chcesz naprawdę bombardować burów? Nie! Chcę stąd uciec! Gdzie może być lepiej? Wszędzie ten sam gnój, tylko że w tym gnoju tutaj ja jestem szefem. Zapamiętaj to sobie, Sob. Do dupy polecisz, ty sukin synu. Zapamiętaj to sobie. Gdzie ty chcesz polecieć? Ty wymyśliłeś sobie ten samolot? Może. Jest. Jaki samolot? Soft. Soft, obiecaj mi, że mnie zabierzesz do arki, do samolotu. Obiecaj mi, że mnie zabierzesz stąd. Poproszę cię, polecisz mnie, polecimy razem. Dobrze, że jesteś. Chcesz to być Interstano? Interes? Sprzedam ci akcję. Za grosze. Nie, dziękuję. 100 arek. Nie, ale... 20. Nie mam pieniędzy. No to na co czekasz, durniu? No to idź, przynieś! Arko cuda! Thank you.
Co ty robisz? Poczekaj jeszcze trochę. Bądź cierpliwa. Uciekniemy. Wierzysz mi? Uciekniemy tak, jak chciałaś. Potem pojedziemy do Wenecji. Śmieszne miasto. Od wieków zapada się w morze. Ale chyba jeszcze jest. Chyba zdążę je zobaczyć. Potem będziemy mieć dom. Ogród. Poczekaj. Poczekaj jeszcze trochę. Ty głupi, masz dla mnie szprotki? Nie mam. To co będzie? Nie wiem. A kiedy przyleci Arka? Nie wiem. To weź mnie stąd, głupi. A gdzie ty chcesz iść? Wszystko jedno, byle daleko stąd. Poczekasz tu na mnie? Po co? Ja muszę teraz iść, ale zaraz wrócę i uciekniemy stąd. Daleko? Daleko. To poczekam. Ale na pewno wrócisz. Zostawiam ci to. Pilnuj, póki nie wrócę. Forsy na swoją dziwkę, to mogłeś poprosić. Dałbym ci. Wstydzisz się, że chcesz kupić sobie trochę szczęścia? No bierz. No bierz. A samolot? Samolot? Srebrzysty ptak, czy idioto? To
ty tego tu szukałeś? Chcesz go zobaczyć? No to patrz! Wsiadaj, Soft! Wsiadaj i leć! Jak mam zdychać, to zdechnę tu. Bo tu jestem królem. Zdechnę tu! Ale po królewsku. A teraz weź się do roboty. Jeżeli i ty chcesz zostać tutaj królem. To ty z tego robisz arki? A ty myślałeś, że ze srebra? Ze srebra to jakiś świrowaty chałupnik podrabia. Podrabia bojarki szczyt. A ile on może tego zrobić? 50? 100? Prawdziwa produkcja idzie tutaj. Tu jest kasa. Tak. A ilu może pomieścić samolot? 100, 200? Więc jak to jest tą twoją uczciwością, Soft? Chciałeś urządzić loterię? Przeżywa ten, kto wylosuje bilet? Przygotowałeś już 1000 losów? A może wymyśliłeś coś sprytniejszego? Zwiastowanie? Arka dla wybranych? Nie myśl, że jesteś lepszy. Tu nie ma dobrych. Musisz mi pomóc! Co to jest? To wszystko o burach! To wszystko o burach! Kupcę stradę! Dla przyszłości pomóż mi to zanieść! To rozkaz! Nie! W narce musi być o burach! Wyrzuć te książki, nie pomogę ci! A ja podam cię do raportu, ty polityczny kurdupru! Ugh!